Tych tutaj nie brakuje, a natomiast spodziewalibyśmy się maga. Czy uzupełnieniem kompozycji może być jakaś Orianna, czy może być coś innego? No ja się zastanawiałem też nad tą Orianą, ale Pantheon wyrzucony na środkową alejkę. To jest bardzo ciekawe, bo matchup mele środkowa aleja. Czy na pewno pierwsze poziomy dla Pantheona dużo prościej jest sadzić obrażenia, dużo wyższe wartości tych bazowych obrażeń. Silniejszy od Talona na tych pierwszych poziomach. Przewaga drugiego, szybkie wejście, to było banalne i to było do przewidzenia, to nie powinno się wydarzyć. Może niezbyt dużo, ale Gragas wchodzi również trzecim poziomem i dobry body sam razem z Flashem. To powinno być zabójstwo i oczywiście jest zabójca. Lodis i Endraxi raczej będą coś robili dopiero ze swoim leśnikiem. Ale co się dzieje na midzie? Pantheon po raz kolejny i próbuje odragę. O Jezus, Boots. Dopiero teraz Ed schodzi, jest bardzo blisko Bootsu. Trzech na dwóch. O, jakie ładne! I jeszcze kradnie tego Rift Heralda. Endrax, oj, wysypaliście się tutaj, porywaliście się z motyką na słońce. Może będzie jeden za jednego? Może? Nie, absolutnie. Nie da rady ten Pantheon jeszcze tutaj ustukać. Jake the Hamster. Ale patrz. Co innego. Czy to będzie triple kill dla Orna? Nie, no braknie tego obrażenia dla Edza. No musi tutaj zabić, żeby pakować zasoby właśnie w Afeliosa. No i pojawia się też Pantheon, pojawia się rotacja. Niezły teleport zapoczęty od Hamstera. Baran i nie wyfleszowali. Baran nietrafiony, ale no właśnie, Badger nie ma ani jednego, ani drugiego Summoner Spella. Próbują gonić dalej odpalony cyklon. I Bootsu zgarnia zabójstwo na milion. Udało się coś z tego wyciągnąć. Po raz drugi, to ważna informacja, ale Shadow też wpada właśnie na korzyść Pantheona, także to wcale nie jest taka jednostronna wymiana. Raczej podejrzewaliśmy, że tutaj Kog'Maw będzie grał główne skrzydło. Will Condition bym nie powiedział, ale taki pomysł. Tylko niektóre mosty są najwidoczniej popalone, mój drogi, jeden za jednego. Spóźniony, ale on dalej wchodzi, jest zarzucony ult, jeszcze nie trafiony. Zobacz, wyciągnięty Aphelios! Wyszło to jeden za jeden, Kocis nam upadnie troszeczkę wyżej w tym teamfightie za sprawą Bootsa. Także zaraz jeszcze Cezek może zostać zapodany, ale ta rotacja broni nie jest jakoś super dobra. Enraxi rzucają się jak psy wręcz właśnie na bursuka w samolocie. Ale no musiał wyfrunąć naprawdę wysoko. Ed jeszcze najwidoczniej spóźniony na akcję ratunkową swojego adekery. Dołączy do niego, ale w zaświatach. Odpalony Jołomu, Death Sentence trafiony i wydany najwidoczniej. Ale jednak chyba nieprawidłowo, jednak się udało, bo co dokrwawił, chyba spalił tak dokładnie, tak. Spalił, dokrwawił wszystko, Milio nie miał szans. Ale docięte na żyletki, tak czy tak. I pocięta zostanie też ta małpa. Może Graviton pociągnie? Bardzo dobre Graviton, bardzo dobre uziemienie i bardzo dobry hook trafiony. Kotka Smotka, nawet nie trzeba było palić tego flesza. Tego smoka, pal to licho, my bierzemy Barona. No właśnie, no Endrax tutaj podchodzi, wyzwanie Boga Kuzi, odpalony Mainstone zostaje od Kenna, żeby zatrzymać dalszą ofensywę do Endrax, ale no trzech zawodników dopiero tutaj idzie, ale kto bierze w końcu tego Barona? Bierze to Lodis, tak żeśmy się spodziewali, no i Endrax, co teraz próbujecie robić? Czy Lodis próbuje uciekać, czy może to odwracać, te czakramy, bardzo dużo nastakowanych, no ale ciężko jest ci strzelać, kiedy jesteś w samym ogniu walki, to złocenie absolutnie nic ci to nie daje, Endrax przetapia go na ciało płynne, gdzie jeszcze reszta Lodis, no próbuje jeszcze jakoś walczyć, reszta Endraxów tak. Ale ten Baron, gdzie dla Lodis na razie na początku wyglądało to nieźle, że to biorą, spróbują się wycofać, może nawet pokonać Endrax. To się nie dzieje. Straci już trzech zawodników, zaraz może jeszcze stracą kolejnego. No, czy Bootsu tutaj ucieknie? Jedna ściana przeskoczył i jeszcze wyrzukował fleszem w drugą stronę. Patrzymy na środką Malejka, tutaj Ed próbuje poskromić Pantheona. Komik Barona Shora to Bootsu już turmować też tę górną Malejkę, ale Endrax. No próbuje ich za to spaniszować. Zapłonę teleportacja ze strony Lodis. Pierwszy zawodnik Endrax upada, to ich leśnik. Lodis, Endrax odpowiada na środku czterema. No, Orn nie powinien tutaj zginąć, choć jak patrzymy, jednak nie jest na tyle twardy. Kolejne ogłuszenie i zabójstwo zabójca. Na zwycięstwie bardzo szybko Baron Nashor się topi, na razie przerwany. I domem wjeżdża w cztery osoby i wszyscy ogłuszeni. Jeszcze dorzucony z tego wszystkiego zegarek. Może Huron się rozpędzi, trochę więcej postrzelać, ale Enraxi odpowiadają. Ogień! Pozbyli się w końcu to mema, pozbyli się jeszcze dodatkowo Bootsa. Wszystko poległo. Bardzo ważne, osiągnięty już. I ważna będzie też ta eliminacja na środku. Koła HP. On się topi, Kocis będzie próbował wskoczyć, jest niewidzialny dopiero Bootsu. Teraz na Dragon Picie, Baron Picie. Bootsu szuka pozycji, walka leśników też w tym picie, kto to finalnie bierze, to weźmie Endrax, kolejny do trzech razy sztuka. Lodisi, czy to będzie ten Baron Nashor finalny, który zakończy się na nich porażką? No bo tak zaczyna to wyglądać tak naprawdę.
Ofelios, ledwo to... Co ty, człowieku? Mela poleciała, splunął człowieku za ścianę. Przejącej trzeciego smoka, teraz Bucu będzie wskakiwał, próbuje się pozbyć i oczywiście to mu się udaje. Jeżeli chodzi o Kukmawa potem, nie? Wyfleszował, ale to wiadomo, Kinzo to wiadomo, ale ten Rage Blade, no w szale. W tym momencie to jest Zendrax, próbują to kończyć, mimo to, że Leody skopało ich przez początek i midgame tej rozgrywki. To mam jeszcze próbuje działać, te obrażenia z tej burzy, no są potworne, ale po drugiej stronie Zendrax też prowadzi przepotężną ofensywę, ale nie wiem, czy on do tej czapy zdąży dofarmić. Zobaczmy jeszcze na złoto, może coś się wydarzy. Bucu próbuje pozbyć się Kochisa, bardzo dużo obrażeń, ale to nie starcza, pojawia się Panteon, jest ogromny przypał. Bucu tu jeszcze przeżyje, jest reszta Lodisów, próbują to odwracać, Kotka Cnotka, no musi tutaj upaść, ale tam też dostępne Gia. Jak na razie udaje się zamknąć buta Tomem z odpaloną burzą, ale ten ultimate no w tym momencie nietrafiony. To już nie były te obrażenia, które widzieliśmy wcześniej. Zendrax podejmuje walkę, idzie Orn na samej spicy, ciężki jest do przejścia ten czołg. No i Zendrax wygania Lodis, jeszcze nie kończymy czaja! Za buildy to większość zawodników tych najbardziej lat już na full bolidach. Tutaj przychodzi dalej do ofensywy, całkiem niezły cyklon, 3-4 osoby podbita, ten Maystorm. Bardzo mocne, bardzo duże obrażenia w tego Kogmawa, ale to nie wystarczy. Tomem zmielony, ale wspierający Zendrax zresztą tak samo, jak na razie, mamy jeden za jednego, ale bardzo szybko Kogmaw kręci nam tutaj double killem. Kripka jeszcze będą prowadzić przycisnąć, skończyła się fala, wie, że są troszeczkę mocniejsze, ale Edz teraz wchodzi. Bardzo dużo obrażeń od Hurona, Huron strzela, próbuje się pozbyć jeszcze przeciwników. Edz najprawdopodobniej tutaj nie dobiegnie, jest teleportacja od Panteona na dolną alejkę, jest bitwa. I są zamykani! Jest Lodis! Jest problem, bo na Feliosie siedzi Wukong, on już na Gia, to jest double kill dla Zendrax! No Zendrax to wygrywa! Zrób z tego trzecie zabójstwo i zrób drugiego willa dla Zendrax! No to teraz nie uda się tego odratować i jak się okazuje, Bozy miał rację, trzeba wierzyć w Zendrax w tym sezonie, bo to będzie ich drugie zwycięstwo, chyba że Bucu zrobi jakąś chorą akcję, a może Edz kogoś wytnie, ale to się raczej nie wydarzy, bo teraz wycinani są Lodisi. Koniec, tego się już nie dało obronić tutaj, nieważne jak Edz, nieważne jak Bucu, nieważne jak ta dwójka by się starała, przewaga liczebna jest zbyt duża i Zendrax po takim horrorze, jakie też przeżyło w tej grze, w końcu wychodzi na prostą.